Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z American Truck Simulator. Zaczynamy kolejną misję po nowej mapie. Czy tą dłuższą? Czepa firmowa, długa. Weźmiemy tą długą. Gdzie tu jest ten nasz ładunek? Kurde, nie widzę go. Stwierdziłem, że będę wam teraz przez trochę pogadam z wami. Tu jest bestia. Ale jak oni to tu zaparkowali? Ludzie! Jak to stąd wyjąć? Oh fuck! Zaczepione, zaczepione. Tu będzie jakiś wyjazd? Podejrzewam, że nie. No nie. Trzeba tak chamsko tutaj zawrócić. Przyjechałem wczoraj kawałek, ale stwierdziłem się, że się zawrócę i zrobię dla was, postaram się odkryć z wami całą mapę. Nie wiem, ile to odcinków zajmie. Ale na pewno od groma. Oj, to coś cięższe jest niż poprzednio. Ja będę jeździł na długich. Znowu dostanę komentarz, po co jeździsz na długich, no ale w dupie. Powiem wam, że... w sumie to niepotrzebne. Dobra, da... No jedźżesz! Już dawno by ruszył. Baran jeden. Ostatnio widzieliście, zagadałem się tutaj akurat w domu. I niestety mandat zarobiłem za prędkość. No dawaj, dawaj. 55 mil. Z tego głama wyhamować o 5 mil.
trzeba będzie chyba niedługo zatankować. A, bo ja tutaj chyba zawracałem, jak dobrze pamiętam. Ale to tak kawałek się przejechałem tylko po prostu i stwierdziłem, że a nie. W wolnej chwili po prostu dla was nagram. Nie obiecuję, że wszystkie komentarze z Eurotracka, że wszystkie odcinki będą z komentarzem. Po prostu chcę sam dla siebie też ją tą mapę przejechać. W sumie niepotrzebnie. Mogę szybciej zjechać niż hamować, ale dobra. Nieważne. No i cóż, lecimy. Mam nadzieję, że bo testuję, bo trochę głośniej zrobiłem grę. I testuję, czy mnie w ogóle będziecie dobrze słyszeć. Ale mam nadzieję, że tak. Z racji tego, że powiększyli tą grę, to jestem ciekaw, kiedy... kiedy wydadzą i nowe stany. Bo ja rozumiem powiększenie tej mapy, tak, ale żeby... zwiększenie ilości dróg, ale też i fajnie by było jakby... dali radę i powiększyli zawartość tej mapy także. Znaczy, zawartość mapy jest powiększona do skali 1.20 z 1.35. Tego akurat nie wiedziałem w poprzednim odcinku. Ale powiem szczerze, że ta gra jest tak niezbalansowana optymalizacyjnie. Raz mam 60 parę FPS-ów, teraz mam ponad 100. Wy tego akurat nie widzicie, bo jak nagrywam Shadowplayem, a tą grę nagrywam Shadowplayem, to wy tego nie widzicie, jak nagrywam tak jak Forza. Aplikacją Xbox Live to się chyba nazywa, jeśli się nie mylę. W każdym razie Xbox, to wtedy to widzicie, a tak to... no niestety. Czekaj, ile mi tu jeszcze zostało? Ile mi to... 54 średnie. Dobra, 54 średnia. Wow! Jakie widoki! No, trochę ciszej będzie. I odrobinkę mnie będzie palił. Chyba. Podobnie. Jako że mapa się zwiększyła, to teraz będę robił tak, żeby były dłuższe dystanse w tej grze. W sensie operki, tak? Mi chodzi. ...720 mil się teraz zrobiło. Wow!
A tu co to za? Znowu. Widoki piękne. No w sumie to ja tu mogę to wyłączyć. Bo tu w tej ciężarówce jest super wyświetlacz. No nie chcę palić te 30-40 litrów. To jest w końcu amerykańska ciężarówka. Zjeżdżam im, żeby mnie zahaczać. Powiem wam, że tymi nowymi mydelniczkami nie jeździło mi się tak dobrze, jak tymi starszymi. Przynajmniej w tej grze. Tymi nowymi ciężarówkami jeździ się jakoś słabo. Tu, w Ameryka Truck Simulator. Choć nie wykluczam, czekam na Volvo. VXL, jeśli się nie mylę. Czy VN? No nieważne, w każdym razie te Volvo amerykańskie, na te Volvo czekam. Kiedy będzie, tego wam nie powiem, bo nie wiem. No ale wam powiem, jeżeli faktycznie teraz jest 700 mili to wszystko, no to jest... Chło! Na dystansie będą lecieć kilometry. Ale to mi się podoba, bo tak, teraz sobie zwiększę przez grę dystans, dowalę sobie perków za dystans, a wtedy każdy pozostały perk pójdzie szybciej. Tu, a tu mam. No dobra. No w sumie teraz już można. Tak fajnie dół ciągnie ta skrzynia z tym silnikiem. Fajnie, podoba mi się to. Tak niby ciężko, ale tak. Lubię tą pracę tego silnika i tej skrzyni. Ładne słoneczko wyszło wreszcie. I lecimy. A, i jedno co wam powiem, fajną rzecz, co zrobili, że teraz dodanie gazu przy włączonym retarderze nie powoduje tego, że wyłącz się.
inaczej, dodaj, mamy włączony tempomat, tak? Zaraz wam to spróbuję pokazać, tylko niech on się rozpędzi. Patrzcie, widzicie, mamy na dole tempomat włączony, nie? I zobaczcie, dodaję gazu, ręcznie w cudzysłowie, i puszczam i on mi hamuje. Nie ma tej sytuacji, czyli tak, mogę sobie kogoś wyprzedzić, a nie muszę w tym momencie znowu załączać tempomatu. Czyli znowu robię. Ach, nie zrobię, bo policja. Kilka kilometrów szybciej, tak, chcę, nie wiem, światła czy coś, chcę przyspieszyć. Przyspieszam sobie, ale on mnie automatycznie wyhamowywuje. Nie wiem, czy tak samo działa tempomat w przypadku, jeżeli nie mamy retardera. Ty dziadu jeden. W każdym razie, widzieliście, mogę przyspieszyć, nic nie zmieniałem. Czekajcie, tu se muszę zjechać. I mogę sobie wyprzedzić, on mi tak nie schamuje do zadanej przeze mnie prędkości. To jest fajna opcja. Tego nie było. Nie wiem, czy tak jest w American Truck Simulator, w Eurotrucku, ale w Amerykanie, jak słyszeliście ten pisk retardera, to oczywiście występuje. Ja będę mu na chama zjeżdżał, choć powinienem, by nie tamować drogi. No w każdym razie lecimy sobie. Na tempomaciku. I zwiedzamy. Nie wiem, kiedy wy to zobaczycie. Dla mnie jest to 20 listopada. A w międzyczasie mam do wrzucenia jeszcze przed tym odcinkiem dwa odcinki z Forzy. Także mam już naprawdę zaplanowanych sporo. Wcale się nie zdziwię, jak wy zobaczycie to gdzieś w połowie grudnia. Niestety. To ja jestem ciekaw, tak, gra wyszła na początku lutego, jak dobrze pamiętam. Teraz mamy końcówkę listopada. To jest wersja beta, czy tam, to jest wersja beta 1.15. To pytanie tak, kiedy wyjdzie oficjalna wersja tej mapy? To raz, tej powiększonej mapy. A dwa, pytanie, kiedy... I czy w ciągu roku wyjdzie jeszcze jakaś, w ciągu roku od wydania, czy wyjdzie jeszcze jakaś mapa, w sensie kolejny stan? Jeżeli wyjdzie, no to wow.
A i mam dla was informację, nie wiem kiedy, znaczy pewnie jak wy to już oglądacie, to raczej na pewno już materiały będę nagrywał 1440p, bo na taką rozdzielczość się przesiadam. Ale kiedy to będzie, kiedy wy zobaczycie te odcinki, tego nie umiem wam powiedzieć, tej wyższej rozdzielczości. Ale planuję się przesiąść na 2560 na 1440. Wykorzystać potencjał mojej karty graficznej. Czy procesor ten, kto udźwignie 5-letni 2600K? No to tego sam nawet nie wiem. Ale zobaczymy. Dobra, trzeba będzie zjeżdżać. Wyłącz się. No spierniczaj. No i stłuczka. Ale o dziwo mandatu nie dostałem, więc widać to nie była jakoś specjalnie moja wina. Ech. Ładnie to wygląda. Ale czyli to też na plus, że to poprawili, że to nie była specjalnie moja wina. Jego jakoś mocno musiałem je trząchnąć. Skoro mandatu nie dostałem. Czekajcie, wiecie co? Ja muszę coś zobaczyć. O Jezu, ile to mi chla. mil mi paliwa starczy. Mamy 490 mil. No dobra. Zobaczymy, czy to prawda. Jeszcze tak na spoko sobie dojadę. Wow, pod górkę jak. Będzie redukcja? Będzie zaraz zapewne. Mamy 16 bieg. Dziwne, jakby redukcji nie było. No właśnie, trochę za późno, no ale... Dobra, dawaj, 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 dawaj. O kurde, jakie wzniesienia terenu. I on cały 20, 35 mil i on go trzyma cały czas na 15 biegu.
Dobra skrzynia. I mocny silnik. Moment obrotowy duży. A w sumie ile my mamy tego ciężaru? 16 ton. Proszę bardzo. Ale widoki są piękne. Ja się wcale nie zdziwię, jak ta trasa, którą teraz jadę, ogólnie będzie trwała ponad godzinę. Bo to jest po prostu... Żeby tylko nie zawadzić. Już ty dziadu, żeś mnie wyprzedził. Już ty dziadu jeden. No pozwól mi zjechać. Jesteś w martwym polu. Już to dziady gano. Pytanie, ile on musiał przyspieszyć? Skoro ja jadę 50... A, bo tu już można... A, tu już można 80. Ja tego nie spojrzałem, dlaczego on tak przyspieszył. Dziadyga jedna. Takie buty. A teraz cwaniaki mocy już nie mają. Coś ty zrobił, Volvo. Chamie ty. I znowu mnie dojechał, ale zobaczymy teraz, kto ma więcej mocy i lepszą skrzynię. Oh fuck. Nienawidzę tutaj zakrętów, jak mam jakiś długi towar. Oh fuck. Nauku zmniejszenie prędkości, no brawo.
No to wam powiem, że teraz ta mapa jest ogromna. No ale jakby teraz 65 to jest ponad 100, a 110. Ktoś by w te betonowe bariery tak w rzeczywistości przywalił. Fło. Nie życzę nikomu. Powiem wam, że tak naprawdę to tutaj się ogromna ilość mapy zmieniła. Ogromna. W większości. Faktem bardzo dawno nie grałem, jak dobrze wiecie. Wtedy dla was w lutym to ja robiłem serię tak codziennie, nie? Tych odcinków. Jest dużo gier, za które powinienem się wziąć, a się nie biorę. To jest inna sprawa. Ta The Division, Jezu, ile to już mi leży i leży. Tak, zaraz kolejny dodatek wychodzi. Także brawo ja. Albo nie mam czasu, albo jestem chory, albo nie ma warunków. No, ładny asfalt tu położyli. Tak jak już wam mówiłem, no przesiadam się na pewno na 2560, na 1440 następne materiały. No na pewno już zobaczycie, bo pod koniec miesiąca myślę już zakupić taki monitor. I albo to będzie 24 cale, albo 27, jeszcze na ten temat myślę. Okej. Prr. 32 tony? No może. Tutaj jest 80, zawsze tutaj w tych miejscach było do 5, do 5, do 15. Dobra. No i się teraz rozpędzamy. Pokażę wam, ile przy rozpędzaniu żłopie. 80 to jest praktycznie już końcówka skali. No 80 to jest końcówka. Co teraz będzie cisnął do oporu. O matko, ile moje spalanie wynosi teraz? Średnie. No to nie, to tylko tylda. 87. Trasa 57.
Czekaj, zobacz, 77 dobije do 80, czy nie? Dobiło. Tak, wiem, bez kierunkowskazu, nie miałem na to czasu. W ostatniej chwili. Uff. Z Kubanem o dobrym hamulce. Ale podejrzewam, że gdybym tak zrobił w rzeczywistości, tak z 80 na 40 parę, no to już raczej ta naczepa to byłaby gdzieś hen daleko. Dobra, wyprzedzajcie. Skoro nie zasuwam już, a lecę poniżej 65, to zjadę wam na... prawy pasior. Dobra, dawaj. LOL, lecę 65. Ale cichutki jest. I powiem wam szczerze, tak naprawdę on mnie nie powinien wyprzedzić. 65 i nie powinien mieć prawa mnie wyprzedzić. Chyba, że dla samochodów jest inne ograniczenie tutaj. Powiem wam, 102. Na pustym terenie miałem zwykłe zajem krawędzi i tak dalej ze wszystkim ponad, jeszcze z podbitą rozdzielczością. Teraz mam 130 klatek. Że ta gra jest tak niezbalansowana optymalizacyjnie, że to po prostu... I to jest powód między innymi, dlaczego się przesiadam na wyższą, żeby też troszeczkę więcej wymusić pracy na procesorze. A jak nie, to niestety będziemy też czekała cały upgrade sprzętu, żeby wyciągnąć więcej z tej karty. Bo wiem, że ta karta to potrafi. No. Z tej strony camper, z tej to nawet nie jest camper, tylko FedEx. Przypostek. No ja siedzi. No jedźżesz, kobieto. Czy tam kto to tam prowadzisz? Bocie jeden.
No i dobra, i padaj. No i dobra, i można znowu przycisnąć. Ledwo ciepłe wam powiem, bo po wiecznik mam. Ledwo co się grzeje ta karta. Także jeżeli coś, to mogę wam ją serdecznie polecić. GTX 1070 wersja gaming bez X-a. Jest to parę tam zegarów, parę megaherców na pamięciach i na ramię, na rdzeniu i na ramię mniej. Parę stówek w kieszeni więcej, dokładnie dwie. I do tego jest ciszej, zimniej, a taka sama wydajność. Po co przepłacać? Jedź, żeż. A tu już mam 80, no dobra. W tunelu 80 w Europie zawsze byłoby. Jejciu. To jedziemy i jedziemy. Jak se klocki zużyje? Ten retarder. Gdzie ja tu mam wskaźnik paliwa? Taki fizyczny. Muszę na postoju to ogarnąć. Nie wiem, czy nie tu. Tak, tu już widzę. Na górze, po prawej stronie. Obok wyświetlacza. No, zaraz się bieda zapali. No, jeszcze za widno, no. A bieda się zaraz zapali. Dwieście mil jeszcze mi zostało paliwa. No i przez takiego tłumoka już zapalę. Tu jest 200 mil, a mi zostało 117. No właśnie. Trochę, że zbyt mocno przycisnął. Szukałem rezerwy i mi się zapaliła. Jest tu gdzieś po trasie. Ho! Nie wiem, czy nie będę musiał tu zajechać. Tak dla swojego bezpieczeństwa.
Tak, dla własnego bezpieczeństwa, tu co się dzieje. Bo nie chcę potem stanąć, żeby przypał był. Oh fuck. Gdzie ja utknąłem? No nie mówcie mi, że nas zna... na re... ty. No to tankuj. To będzie bolało na bank. Chociaż nie, 65 centów. 68 centów. To nie tak jeszcze. Oh, fuck. No to ja mogłem zaczepić teraz. Czekaj, mam jakąś możliwość tutaj wyjazdu? No przecież, że mam. Co ja się będę tędy wydurniał? Serio? Jakimś zawracaniem. Będę się wydurniał zawracaniem. Teraz mi chodzi o odkrycie mapy, a nie o odwiedzenie miasta, bo ostatnio żeśmy nowe miasto odwiedzili, tak? Więc już wszystkie mapy miasta mamy odkryte. I to dziwne akurat, że to w pierwszym stanie się zrobiło tak, że powiększyli, ale fajnie. Jedno dodatkowe miasto zawsze, jak to mówią, na propsie. W sumie to czekaj. O kurde, ile litrów? Trzeba zobaczyć, ile od tankowania wyjdzie. Dobra. No, w sumie to było tak, że od... tu jest tylda. No, 0 mila, bo on tylko... O, gapię się na... Jedź!
Jedna mila 31 stopni, nieźle. Te 40, co to 40 godzina jazdy? Możliwe. A, czyli w sumie mądrze, że od razu zjecham na ten pas. Kolejna waga, no serio. Żebym się najechał. W sumie lewy kierunek się przyda od razu do. A, czyli tu jest stara jeszcze waga. Widzicie, i tuż. O, żeż w mordę się. Nie bije tak łatwo. Tu trzeba było launch controla zastosować, żeby to w miarę sprawnie ruszyło. Czyli po prostu wbić obroty i puścić hamulec. Bo inaczej to by była lipa. Moglibyśmy się tam nie zmieścić. A w sumie drogi ładunek wieziemy? To jest nie to, co chciałem. 32 tysiące. No to całkiem, całkiem. Mapa 123 mile jeszcze. O, coś tam jest zamknięte. Salt Lake City, droga jeszcze zamknięta. Czyli dobrze to wróży, czyli do Salt Lake City będziemy mogli podjechać w niedługim czasie. Tylko jeszcze nie teraz. Prr. Tylko nie rób tak, że ty mnie puszczasz kolej, bo to będzie porażka. Zauważyłem, że tu teraz tempomat działa jakoś niżej, ale to jest na plus. Dobra, trzeba już tutaj było długie włączyć. 70.
Ciekawe, czy to jest Grand Canyon, to przed nami. Ale wygląda zacnie. Lecimy. Ciekawe, czy po tym dostanę jakąś aktualizację. Znaczy jakiegoś. Znaczy to, że dostanę jakiegoś perka, to jestem pewny. Tylko czy jakieś opcje tuningowe nam się wyskoczą, jeżeli tak to od razu wam pokażę. Na końcu. Nie wiem, ile ten odcinek trwa, ale... O, 200 FPS-ów! Brawo! Gro! Jestem z ciebie dumny. To 80 FPS-ów, a ja mam monitor tylko 60 Hz. No także nawet nie wiem, jaka płynność mi nawet ucieka, także. Rozdzielczość 2K i 2000, czyli 2560, 2440 na pewno zagości. Tylko się jeszcze zastanawiam, czy... 24. Ujojoj, zwolni, zwolni. Czy 30, bo do miasta wjeżdżamy. Spadaj, nie mrygać mi tu. A, już w jackpot jesteśmy. To bardzo się cieszę. O, bipi. No gdzie wyjeżdżacie tak na pałę wypały? No jak? Ale dobra, pójdź z nimi. Z kim jak z kim, ale na koniec, żeby jeszcze z pałami się zderzyć. A ty co tak se wyjeżdżasz? Pierwszeństwo masz, czy co? Sell goods. Co to kuźwa jest? Pikuś. Gdzie to będzie? Tu! Fuck. Zapomniałem, że mam tą dłuższą. Tu nie ma nic, tak? Takie coś dla mnie. Wow, fuck. Ale takie coś. Aby każdy plac był taki duży. Do manewrowania, bo to jest aż
przyjemność tu parkować. Automatyczne parkowanie, no chyba żeście... Raz mi się tylko przypadkiem kliknął, jak już byłem prawie gotowy. O kurde, nie to. Dzięki serdeczne wam za obejrzenie. Odczepiamy. $825 mil. Ponad 2000 expa. I gówno. A myślałem. Nic, przy następnej wycieczce na pewno już nam się uda. Dobra, dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, hej.